poranek z Five Feetem znów rozruszał w ulicę. Mieszkańcy zgromadzili się na małym boisku przy ulicy 23 sierpnia w Dębicy, aby razem z wykwalifikowanym trenerem rozgrzać się przed weekendem. Poranna aktywność zachęciła niektórych do codziennego wysiłku i poprawienia swojej kondycji. W zasadzie po tych ćwiczeniach też zacząłem jakąś poranną, drobną gimnastykę rozciągającą uskuteczniać. Po 3 tygodniach już jakieś efekty są. No nie można się spodziewać cudów, ale przede wszystkim taka większa lekkość ciała, mobilność. Ćwiczenia tutaj hard ducha i ciała. Hard ducha, bo obowiązek przyjścia, a hard ciała, no bo ćwiczenia. Już kolejny tydzień. Taki poranny rozruch, jakaś aktywność fizyczna. Cieszę się bardzo, cieszę się, że inicjatywa się przyjęła. Także to wszystko dla mieszkańców, z mieszkańcami i z myślą o tym, żeby nasza kondycja fizyczna była coraz lepsza. Nie zabrakło również przyrodniczych ciekawostek od Andrzeja Trzeciaka oraz Krzysztofa Kosińskiego. Tym razem tematem były grzyby, które możemy spotkać w rejonie Dębicy. Opowiadanie miało zachęcić do wycieczek i grzybobrania w okolicznych lasach. Wprawdzie tych grzybów nie ma w powiecie dębickim, bo panuje susza, ale dla przykładu chciałem pokazać dzisiaj, powiedzieć o 2-3 gatunkach, które rosną, mają się doskonale, tym samym zachęcić do weekendowych wycieczek. Grzybobrań. Rozgrzewka i spacer po lesie to nie jedyne ciekawe wydarzenia, na które mogą liczyć w sobotnie poranki mieszkańcy Dębicy. Już w tym tygodniu powróci Ryneczek Wolicki, osiedlowa inicjatywa, podczas której rolnicy, firmy oraz koła gospodyń będą sprzedawali swoje wyroby.